Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę bardzo prosty przepis na jaki soba z polędwiczką wieprzową. Do jej przygotowania potrzebujemy około 200 do 250 g polędwiczki wieprzowej, jedną łyżkę startego, ewentualnie drobno pokrojonego imbiru, dwie łyżki sosu sojowego oraz odrobinę do skropienia, 125 g makaronu jajecznego, najlepiej typu chińskiego, olej kokosowy, jedną podużą czerwoną paprykę, jedną czerwoną cebulę, małą puszkę kiełku fasoli mung, jedno jajko, pęczek szczypiorku, trzy łyżki uprażonego sezamu oraz marynowany różowy imbir. Z przypraw potrzebujemy sól oraz pieprz. Ja już wcześniej polędwiczkę wymyłem, pozbyłem się błony, daję trochę więcej niż w przepisie, no bo lubię, także nie ma sobie co żałować. Przekroimy najlepiej wzdłuż na pół. No i teraz na cienkie paski. Mięso najlepiej zamarynować dzień wcześniej. Ewentualnie wykorzystać jakiś pojemnik próżniowy, ewentualnie worek. Tak, żeby mięso fajnie przeszło sosem sojowym. Zamiast polędwiczki wieprzowej możesz wykorzystać polędwicę wołową. Od razu drobno posiekamy imbir, ewentualnie ścieramy na tarce. Około łyżki stołowej, ja dam trochę więcej, bo lubię i mam więcej mięsa. Tak jak widzisz, ja posiekałem jakieś dwie łyżki stołowe. Rozkładamy mięso, doprawiamy solą i pieprzem. Solą ostrożnie, bo dajemy sos sojowy, żeby nam danie nie wyszło za słone. Najlepiej świeżo mielony pieprz. Delikatnie przemieszamy. Mieszamy od razu z imbirem. Przekładamy do pojemniczka. Dodajemy dwie łyżki sosu sojowego. Wymieszamy i odstawiamy, tak jak mówiłem, najlepiej na całą noc, ewentualnie na kilka godzin. Ja celowo przełożyłem do pojemnika próżniowego, żeby ten proces przyspieszyć, bo jak zwykle nie mam czasu. Paprykę kroimy w paseczki. Cebulę kroimy wedle uznania, możemy na plasterki, na półplasterki. Odcedzamy kiełki. W międzyczasie prażymy sezam na suchej patelni. Ja już go podprażyłem wcześniej. W międzyczasie odważamy 125 g makaronu i gotujemy w lekko osolonej wodzie wedle przepisu. W moim przypadku 4 minuty. Posiekamy od razu szczypiorek. Na większej, głębokiej patelni, ewentualnie w woku, rozgrzewamy dwie łyżki oleju kokosowego. Makaron odcedzamy i przepłukujemy zimną wodą. Dodajemy warzywa i smażymy, co chwila mieszając, 2 minuty. Wyjmujemy wcześniej zamarynowane mięso. 2 minuty minęło. Przesuwamy warzywa na jedną stronę. Dajemy kolejną łyżkę oleju kokosowego.
Dokładamy polędwiczkę i smażymy 4 minuty. Cztery minuty minęło. Mieszamy teraz warzywa z mięsem. Przesuwamy i robimy miejsce na jajko. Po usmażeniu wszystko mieszamy. Jajko mamy usmażone, wymieszamy. Dodajemy makaron i ciągle mieszając podsmażamy 2 minuty. Dodajemy szczypiorek. Pod koniec smażenia skrapiamy wszystko sosem sojowym. Po wyłożeniu na talerz posypujemy sezamem i dekorujemy imbirem. 2 minuty minęło. Skrupimy jeszcze, tak jak mówiłem, sosem sojowym. Jeszcze ostatni raz przemieszamy. Odrobinę zostawiamy do dekoracji. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.